Dzień dobry, Marcin Radomski. Witam serdecznie w pierwszym dniu 17 BNP Paribas Dwa Brzegi. Pierwszy dzień i pierwsze spotkanie z twórczyniami filmu Dziewczyńskie historie, który przed chwilą obejrzeliśmy. Ze mną są Aga Bożym, reżyserka filmu, i Kachna Baraniewicz, autorka zdjęć. Duże brawa od Państwa, myślę, że na początek dla twórczyń. Tak, i w ten sposób witamy nasze twórczynie na pierwszym spotkaniu w Kazimierzu Dolnym. Witam Państwa, którzy są z nami tutaj w sali na żywo, ale też tych, którzy oglądają z nami transmisję online. Dziewczyńskie historie to jest film oryginalny, wydaje mi się, taki, który nietypowy, bo opowiada z perspektywy młodych dziewczyn, o dojrzewaniu przede wszystkim, ale dla mnie to jest też film o przyjaźni, o miłości, o tych, którzy są najbliżsi w takim momencie właśnie wchodzenia w okres dorastania, dojrzewania. I chciałem zapytać ciebie, Aga, na początek, co sprawiło w ogóle, że ty zapragnęłaś zrobić ten film i czy realizując ten film wróciłaś też do swojego dzieciństwa, do tego momentu, kiedy ty byłaś nastolatką? Tak, w ogóle dzień dobry. Cieszę się, że przyszliście. Tak, ten projekt się zaczął tak bardzo niewinnie, bo to miał być krótki metraż i przede wszystkim miał być skierowany do młodego widza. I to był taki projekt właśnie, gdzie bardziej miały być rozmowy. Rozmowy z różnymi dziewczynami i ważnym tematem głównym miała być pierwsza miesiączka. I to jakby miał być taki krótki, mały projekt. To było tak, że z Kachną robiłyśmy różne wywiady z różnymi dziewczynami i rzeczywiście pierwszy wywiad to były te dziewczyny. I gdzieś tam to w ogóle jedna z bohaterek jest córką mojej koleżanki. I jakby to było takie automatyczne, to miało być takie dziewczyny, które są przed wszystkim. I rzeczywiście okazało się, że to, że one są przed wszystkim, że one jeszcze są na granicy bycia dzieciakami trochę, no to jest jakby ta wartość. I tak wszyscy gdzieś tam doradzali, żeby pójść za tym. No i tak się stało. A czy oczywiście, czy ja wracałam do swojego, do tego okresu? No to tak, na pewno. Bo na pewno tak przeglądałam się w nich dwóch gdzieś. Ale myślę, że no jakby byłam zupełnie inna. To jakby zawsze mówię, że byłam bardziej dziecięca i myślę mniej taka jakoś świadoma pewnych rzeczy. Być może to jest po prostu znak tych czasów, no ale no tak, jakby gdzieś tam wracałam, chociaż one mnie, nas, prawda, Kachna, zaskakiwały i jakby wprowadzały zupełnie jakby nowe rzeczy, takie jakby inny świat trochę tego momentu. To powiedzmy trochę więcej o tych bohaterkach właśnie, bo Jagoda ma ponad 10 lat, tam prawie 11 lat w filmie, Zuzia ma 13 lat. Dlaczego one i co cię skłoniło właśnie do ich wyboru? Już zaczęłaś trochę na ten temat mówić, więc jakbyś mogła opowiedzieć więcej, bo to niezwykłe są bohaterki. No tak, one są niezwykłe i też są niezwykłe razem, bo jakby najpierw w ogóle główną bohaterką miała być Jagoda, czyli ta młodsza, ale wyszło, że one razem się tak uzupełniają i właśnie, że te rozmowy to jest jakaś taka ich wartość i to, że one się tak nakręcają trochę w tych tematach, które gdzieś tam ja podrzucałam, ale też czasem rzeczy po prostu wychodziły od nich. I no, wydawało mi się, że na swój wiek są bardzo jakoś tak poukładane w głowach i też niosą ten temat, na którym mi zależało po prostu. Bo też ten film właśnie, tak jak mówiłam, był skierowany przede wszystkim do młodego widza najpierw i jakby chodziło o jakieś takie otwieranie pewnych rzeczy i takie mówienie o różnych rzeczach. No tak, i one gdzieś po prostu się w tym super sprawdzały. I rzeczywiście z Jagodą było łatwiej, ponieważ to była córka mojej właśnie koleżanki, a z Zuzią jakby musiałyśmy się z Kachną z nią bardziej poznać i z nią pobyć. Dlatego mamy na początku, myślę, więcej trochę świata Jagody, ona jest młodsza, a później gdzieś wchodzi ten świat Zuzi, która jest starsza. Też interesujący był kontekst dwóch zupełnie różnych szkół, do których one chodzą.
Tak, to może za chwilę, ale najpierw jeszcze chciałam cię zapytać właśnie, Kachna, o to, w jaki sposób ty dołączyłaś do tego projektu i w jaki sposób zdobywałaś zaufanie tych dziewczyn, stawiając przed nimi kamerę. Tak jak Agnieszka wspomniała, byłam w nim w zasadzie od początku, kiedy jeszcze miał mieć on troszeczkę mniejszą formę. A jeżeli chodzi o zdobywanie zaufania, to jest zawsze taka sytuacja, w której jest się obecnym, a stara się człowiek nim nie być w danej sytuacji. W tym wypadku też mi od początku bardzo zależało na tym, żeby być z kamerą bardzo blisko, w zasadzie być taką ich koleżanką, która jest obecna, ale niewiele mówi. I to wymagało tego, żeby one się oswoiły nie tylko ze mną, ale również ze sprzętem, na który na początku bardzo zwracało uwagę i to było dosyć dużym wyzwaniem i też narzuciło dobór tego sprzętu, ponieważ jak próbowaliśmy się sprzętowo rozrastać, to dziewczyny bardzo na to reagowały i to po prostu nie służyło sytuacji. Po prostu byłam wtedy bardziej widoczna i też nie chodziło tylko i wyłącznie o poruszanie się po przestrzeni, ale o to, że ich oko bardziej po prostu uciekało w moją stronę, a jak wychodziliśmy gdzieś na zewnątrz, to też bardzo martwiły się o to, jak ludzie będą reagować na sytuację, w której się one same znajdują, czyli że jako grupa będziemy po prostu zwracać na siebie uwagę. Więc tutaj po prostu też bardzo starałam się słuchać ich potrzeb, zwracać uwagę na to, co dla nich jest dobre w tej sytuacji. A oprócz tego one są fantastyczne, więc bardzo ciężko było się z nimi nie zaprzyjaźnić, bowiem heheszki pojawiały się notorycznie zarówno przed, jak i po zdjęciach, a czasami oczywiście też w trakcie. Więc tutaj trzeba było to zawsze jakoś tak zrównoważyć, żeby móc być też niewidocznym czasem. Tak. Wczoraj rozplanowując wszystkie spotkania z Grażyną Torbicką, rozmawialiśmy właśnie o tym, kto ma poprowadzić to dzisiejsze spotkanie. Grażyna mówi: Marcin, ty poprowadzisz, żeby było z męskiego punktu widzenia spojrzenie na dziewczyńskie historie. Więc chciałem zapytać was o tą właśnie dziewczyńskość tego filmu i to takie spojrzenie właśnie, o którym trochę już mówiłaś, czyli biologia, hormony, pierwszy bunt, takie też pierwsze miłości, te dziewczyńskie rozmowy. To według mnie to jest jeden z głównych punktów, prawda, takiego spojrzenia właśnie z ich perspektywy na ten okres. No tak, właśnie jakby myślę, że gdzieś ważne było, co się dzieje, kiedy kończy się to dzieciństwo i kiedy właśnie wchodzą te przeróżne tematy związane z biologią, ale właśnie te pierwsze miłości, czy jakieś takie, no, jakby zaczyna być ważniejszy, zaczynają być ważniejsi rówieśnicy, a nie rodzice. Ale rzeczywiście ta perspektywa dziewczyńska, dziewczęca była ważna, no bo jakby też to się wzięło od tego tematu bardzo bliskiego dziewczynom. Więc jakby rzeczywiście szukałam no, tego właśnie, co to znaczy stawać się, czy jakby być nastolatką, ale właśnie z perspektywy dziewczyny. I też chyba, jakby nie wiem, z mojej perspektywy to jest takie bardzo typowe, że dziewczyny dużo gadają ze sobą i tak się wspierają. Przynajmniej ja też miałam taką przyjaciółkę w tym wieku. No tak, więc to jest jakieś takie... I one są z innych szkół, a więc mogą sobie opowiadać też różne rzeczy, co jakby gdzieś tam było fajne. Tak, no właśnie jedna chodzi do prywatnej szkoły, prawda? Druga do katolickiej szkoły. Też wybrałyście szczególne bohaterki, to znaczy takie, które pochodzą z dobrze sytuowanych, może tak to najlepiej powiedzieć, rodzin, gdzie rodzice są otwarci i chętnie na te tematy z nimi rozmawiają i je wspierają. Pewnie tak. Nie zawsze tak to wygląda. Mhm. Tak, to znaczy tak, no myślę, że to był trochę taki zarzut w ogóle do tego filmu, bo rzadko w Polsce robi się filmy dokumentalne o, no nie wiem, dobrze sytuowanych ludziach. Ale ja jakoś też przez to, że to miało być skierowane do młodego widza, też czułam, że one coś mogą przekazać własnym rówieśnikom. No tak, i właśnie tak jak już rozmawialiśmy, one były szczególne, bo tak umiały ze sobą rozmawiać, ale
to, że pochodziły z takich domów i to wydawało się na początku właśnie, że ja naiwnie myślałam, że to będzie takie proste, że one cały czas będą otwarte, że będą rozmawiać na te tematy, a po jakimś czasie okazało się, że zaczynają dojrzewać i nieważne z jakiego są domu, to te tematy zaczynają być trudne i nieważne, że mam otwartą mamę, z którą rozmawiam, ale później mam koleżankę, która mi mówi: hej, a dlaczego ty w ogóle występujesz w takim filmie i mówisz o tej miesiączce? No nie, nie, ja bym tak tego nie zrobiła. I już jakby, no i tak naprawdę były różne kryzysy i ja też już zastanawiałam się, może to jest w ogóle coś niemożliwego do wykonania i właściwie chyba wymyśliłam sobie jakiś bardzo trudny pomysł. Więc jakby też starałam się bardzo czekać i też jakby gdzieś wczuwać się i jakby to, co one mi dają, to brać, tak? W sensie jedna z dziewczyn jakby powiedziała, że ona nie chce, żeby było o jej miesiączce, tak? Więc jakby tego nie ma zupełnie. A dla Zuzi, myślę, to też nie było łatwe, ale gdzieś jakby razem to przeszłyśmy i też dlatego na przykład jest później wywiad do kamery, bo ja czułam, że ona chce coś więcej powiedzieć, że tamto nagranie było trudne. I ona jakby, i to też było dla mnie ważne, żeby ona to powiedziała. No właśnie to jest ta odpowiedzialność w filmie dokumentalnym, że twórca bierze odpowiedzialność za swoich bohaterów. Tutaj jakby oglądając ten film ma się takie wrażenie, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że stworzyłyście jakoś taką strefę bezpieczeństwa, że te dziewczyny czuły się dobrze w tym momencie. Chciałem o to zapytać, właśnie o te granice. Czy miałyście jakieś wyznaczone granice, kiedy one mówiły, nie wiem, stop, na przykład nie chcemy o tym mówić, kiedy ty też uważałaś, że nie chcesz pokazać jakichś momentów z ich życia, takich bardzo prywatnych? Tak. Te granice to była podstawa tego projektu i rzeczywiście one często mówiły, że czegoś nie chcą. Później zmieniały zdanie i jakby coś robiłyśmy inaczej, ale jakby nie wszystko się udało, to, co ja bym chciała, ale też czułam, że nie będziemy właśnie cisnąć i jakby w żaden sposób przekraczać ich granic. To było dla mnie najważniejsze, ale jakby czasem one się właśnie zmieniały i do czegoś dojrzewały i to się udawało. Ale też ważni byli rodzice, no bo wiadomo, ja też rozmawiałam z rodzicami o różnych rzeczach i oni też czasem się bali, że dziewczyny będą jakoś tak wyeksponowane, no bo to był na początku bardzo mały projekt, to miał być jakiś krótki metraż, którego nikt nie obejrzy, no a później jakby to się trochę tak rozrosło i oni no, mieli obawy i dlatego też na przykład jest scena, która wyleciała, to jakby nie myślcie, że tam było coś bardzo strasznego, no ale rzeczywiście oni czuli, że to jest za dużo, że tam coś jest za dużo i po prostu no, nie daliśmy jej. Więc jakby też wiesz, ważne było dla mnie, żeby one to jakoś zaakceptowały, co może było trochę straszne, ale czekać na to po tych dwóch i pół latach, prawda, że ja im pokażę ten film, no i one teraz nagle powiedzą, że wszystko jest źle. Bardzo jakoś się tego bałam, chociaż wierzyłam, że na tyle jesteśmy blisko i robimy to, przegadujemy, że będzie okej. Okay. No ale ten pokaz rzeczywiście to było dla mnie przeżycie. Jak było na tym też pokazie? Tylko chciałam dodać jedną rzecz, że też myślę kluczowym tutaj słowem było od początku partnerstwo, że dzieciaki i dorośli... Jasne, ale też właśnie chodziło o to, żeby one czuły się, że my jesteśmy w kwestii tego bezpieczeństwa i granic tutaj równo. To jakie były reakcje dziewczyn na pierwszy seans? No przez cały pokaz się strasznie chichrały, ale tak nerwowo. I myślałam, że w ogóle są załamane, przerażone. A później na koniec miały straszne takie wielkie wypieki i jadły cały czas popcorn. W ogóle to było bardzo dziwne, ale naprawdę mam wrażenie, że to już... Bo jakby pokaz, kinowy, tak, bo pokaz był tylko z nimi, w sensie one tylko dwie, a później jakby mieli zobaczyć rodzice. No ale rzeczywiście po jakoś okazało się, że im się podoba i że właściwie wszystko jest okej, okay, więc no tak. No to świetnie, że tak też odebrały ten film. A chciałam was zapytać jeszcze, Kach, na ciebie zapytać, jaki miałyście pomysł na przedstawianie ich historii, znaczy tych miejsc, w których rzeczywiście je pokazujecie, bo i mamy wakacje, i mamy szkołę, i mamy jakieś wypady do sklepów, do second handów, i mamy sceny nocowania wspólnego i takiego przebywania ze sobą. Miałyście jakiś plan, czy po prostu towarzyszyłyście im i wybierałyście jakieś momenty, które byłyby warte do zarejestrowania? Dużo z tych miejsc to były po prostu ich miejsca
I jakby to się wydarzało po prostu naturalnie, szczególnie ten plac zabaw, od którego zaczynamy film. To jest takie miejsce, które akurat jest dokładnie pomiędzy domem jednej i drugiej, czyli jest na ich trasie. Więc okazało się po prostu naturalnie idealną lokacją. I tak też film się zaczyna i w związku z tym jest ten element klamry. I second handy to są też ich miejsca, one kochają, chodzą, szukają, więc to też jest coś, co gdzieś wyszło od nich. A jeżeli chodzi o te wakacyjne miejsca, to oprócz sytuacji po prostu ich wakacji, wyjazdu nad morze, to też chodziło o taką przestrzeń, która właśnie jest takim dziecięcym też symbolem takiej radości, ale też puszczenia pewnych emocji, wolności. I tutaj był pomysł właśnie wspólnego wyjazdu nad rzekę, żeby troszeczkę oddać im też, dać im trochę takiego luzu i po prostu pójść za nimi naturalnie gdzieś w takiej przestrzeni z dala od rodziców. Ja tylko może dodam, że oczywiście też był scenariusz, ale ten scenariusz się sypał cały czas. Więc jakby jakaś historia gdzieś tam zaplanowana z Jagodą zupełnie nie wyszła, bo ona po prostu przestała coś tam robić. Także jakby, no wiadomo, to były właśnie, to jest ciekawe, to było takie wyzwanie, bo to są młode osoby, które cały czas poszukują i są takie jakby, wiadomo, bardzo dużo się u nich zmienia. No ale oczywiście też tematy gdzieś narzucały jakiś taki rytm na pewno. I też bardzo szybko chodzą. A tak. Czasami było naprawdę biegać, ciężko, z kamerą. Tak, ciężko tak. Było za nimi nadążyć. Tak, tak, nad rzeką było tak, poczekajcie na nas. Ale to też było bardzo fajne, że one były takie rozbiegane i to też jest po prostu część dzieciństwa i też nam zależało na tym, żeby właśnie to wszystko było bardzo naturalne i nie hamowałyśmy je w tym, tylko po prostu starałyśmy się gdzieś tam za nimi nadążyć i obserwować świat ich oczami. No właśnie ciekawy jest ten proces, o którym mówicie, to znaczy tego dojrzewania z wami, kiedy je obserwowałyście przez 2 lata. Widać też, jak one się zmieniają, prawda? One są inteligentne, zabawne, jak to mówimy. Też zadają świetne pytania i zastanawiają się nad światem otaczającym je. No ale właśnie jak dla was one się zmieniły przez te 2 lata? Znaczy na pewno to tak widać po tej klamrze, że na początku jednak są takie bardzo dziecięce i otwarte. Nie mówię, że na końcu nie, ale ja jakoś tak czułam, że jednak już stały się tymi nastolatkami i trochę jakiś taki ciężar gdzieś tam jest, że one już bardziej się starają, prawda? I już też ciężej jakby gdzieś tą szczerość uzyskać, chociaż jakby wiadomo, trochę po prostu potrzeba wtedy czasu, tak? Trzeba tam z nimi sobie się powozić trochę, pochodzić. Ale no tak, jest już jakiś taki chyba większy trud, że na początku jednak jako dzieciaki to było więcej takiej spontaniczności po prostu. Ale myślę też, że to jak świat się rozszerza, że na początku one były tak mocno w sytuacji tu i teraz i też ich w ogóle ciekawość sytuacji w naszą stronę, w sensie to jak reagowały na nas i po prostu miały takie duże oczy. Ja to do dzisiaj pamiętam, to nasze pierwsze spotkanie. A później po prostu coraz bardziej ten świat zewnętrzny zaczął wchodzić i on się gdzieś po prostu pojawia oczywiście w tej warstwie i problemów, i zmagań, różnych emocji, ale też przez to one właśnie zaczynają być inaczej się zachowywać i nasza relacja się troszeczkę też oczywiście wtedy zmieniała. I myślę, że to widać. I to było dla mnie na przykład bardzo ciekawe, że to jest tak coś bardzo takiego delikatnego, ale na przestrzeni czasu można to zaobserwować. A czy wy macie takie wrażenie, bo się zastanawiam właśnie, czy wy odniosłyście takie wrażenie, że poruszacie temat tabu, czy to jest zupełnie dla was, czy wy inaczej do tego podchodzicie? Myślę sobie, że w filmie niewiele i generalnie chyba w życiu niewiele, może to się teraz zmienia, ale takie tematy związane z biologią właśnie, z pierwszymi miesiączkami kobiecymi, takimi dziewczyńskimi sprawami, nie są szeroko dyskutowane. I chciałem zapytać, czy to też był wasz cel, żeby jakoś powiedzieć, otworzyć też publiczność, która ten film zobaczy, rodziców, też nastolatki, żeby one zachęcić po prostu do rozmowy ich po takim seansie, że na te tematy też warto rozmawiać? Tak, zdecydowanie tak. To wyszło od tego właśnie, żeby otworzyć te tematy i nadać jakoś im lekkości i
takiego, powiedzmy, w miarę luzu, ale czekaj, bo się zgubiłam teraz. Pytałam o temat tabu, jak wy, czy to uważacie, że to jest, czy nie może, zupełnie nie, macie inne zdanie? To było tak, że troszeczkę pojawiło się na początku robienia tego projektu, pojawiły się takie głosy, że no nie powinnyśmy tego robić, że to jest jednak złe, bo to jest dokument i tutaj są dzieciaki i no jakby właśnie wywlekamy z nich te trudne tematy. Chociaż ja na przykład, nie wiem, ja jakoś tak zawsze byłam tak w miarę zaprzyjaźniona z fizjologią w ogóle, więc tak mi się wydawało to bardzo dziwne i też nie rozumiałam trochę o co chodzi, może naiwnie właśnie. Ale no tak, pewnie dla niektórych to było jakieś takie to, że w ogóle chcemy poruszyć ten temat pierwszej miesiączki, to było takie coś za dużo. A niektórzy właśnie uważali, że fajnie, że trzeba w to iść i właśnie jakby poruszać te tematy. Bo zresztą jak ja zaczynałam w ogóle ten projekt, to wtedy to był taki moment, kiedy bardzo dużo zaczęło się pojawiać artykułów, bardzo dużo książek dla młodych ludzi. Jakiś był taki zalew i to zaczęło się otwierać. No i też usłyszałam, że książki można na ten temat pisać, ale filmów dokumentalnych no nie. I ja gdzieś, no wiadomo, trochę też się bałam o te moje bohaterki, prawda? Ale jakoś czułam, że tak powiem, trochę ufałam sobie, że zrobię to tak, żeby nic, jakby nikogo nie skrzywdzić i nikogo nie zranić. Też każde pokolenie reagowało na to zupełnie inaczej. Dla dzieci teraz to nie jest jakiś mocno temat schowany pod dywanem. Dla naszego pokolenia jeszcze jest. Każdy z nas pamięta swoje doświadczenie z młodości i one były, myślę, zgoła inne niż te, które widzimy na ekranie. I to, co było ciekawe, to nie wszystkie ten, akurat państwo mieli okazję widzieć fragmenty w filmie, ale z tego pierwszego naszego spotkania z dziewczynami, kiedy one właśnie opowiadały dużo o kresie i podczas produkcji tego filmu osoby z naszego pokolenia widziały te materiały, to były bardzo zaskoczone właśnie tym, że one tak mówią o tym wprost, na luzie i są ciekawe i że to dla nich było najciekawsze. I faktycznie to jest zaskakujące. Ale też to, jak myślę, że to dla wielu pokoleń właśnie jest ważne, bo na premierze mieliśmy taką sytuację, że jedna z osób w naszym wieku była ze swoją mamą i mama po premierze ją przeprosiła za to, że nie porozmawiała z nią w tym wieku o tym tak, jak powinna i że zawsze jej to ciążyło. Więc myślę, że to też bardzo dużo mówi. Tak, i tylko jeszcze powiem, bo w ogóle był taki lęk, że to będzie film dla dziewczyn i że chłopaki to nie, oni w ogóle nie będą chcieli tego oglądać i po co, to jakiś temat taki. No a nie wiem, jakby gdzieś tam na premierze, zwłaszcza młodzi chłopcy, w ogóle taki 10-latek wstał i podziękował za film i gdzieś tam powiedział, chyba trochę już bardziej rozumiem te dziewczyny, więc jakoś nie wiem, no. Więc gdzieś tam, no nie myślę, wiem. Myślę, że spokojnie, to jest dla każdego film, także myślę, że też otwieracie jakby właśnie dyskusję w ten sposób. Teraz oddaję głos wam. Może ktoś z państwa chciałby zadać pytanie. Widzieli państwo film, częściowo pewnie, więc zachęcam serdecznie. Mamy twórczynię. Na razie nie widzę jeszcze. O, mamy pani tam, proszę bardzo. Chciałabym się zapytać, czy jest teraz pomysł na to, żeby zrobić wersję dla chłopców? No tak, to wszyscy o to pytają. Chociaż, znaczy nawet ten sam chłopiec się zgłosił jednocześnie, że może... Nie jeden. Chce wystąpić, tak? Tak, że chce wystąpić. Także, a gdyby pani robiła na chłopców? No tak, ja właśnie zastanawiałam się nad tym, czy to powinnam robić ja. Jednak jakoś tak czułam, że no jednak może jakiś chłopak, tak? Więc nie wiem, ja jakoś nie planuję tego, ale pewnie fajnie, gdyby powstał taki film. Ja bym chciała zobaczyć, na pewno. No właśnie, myślę, że ciekawe jest zobaczyć, co się dzieje z tymi dziewczynami dalej. Niekoniecznie tymi, ale w ogóle. Jednak właśnie, dużo a co się z nimi dzieje wydarzyć. Teraz? One 2 lata starsze są już w tym momencie. Jak się toczy ich droga?
To znaczy akurat Zuzia, ta starsza, już jakby teraz idzie do drugiej klasy liceum. No i wiadomo, ona jak zwykle ma dużo nauki. Macie kontakt. Tak, nie? Mamy kontakt. Znaczy ona w ogóle, myślałam, że tu będzie, ale niestety nie mogła przyjechać. Jagoda, no nie wiem, wydaje mi się, że tak naprawdę od jakby tego filmu to tak wiele się nie zmieniło, poza tym, że Jagoda się zrobiła jeszcze starsza i taka jakaś bardziej nastoletnia, jak ostatnio ją widziałam. No tak, ale wiesz co, nie wiem, jakby wydaje mi się, że jeszcze tak dużo się nie zmieniło. A co się zmieniło w waszym życiu? Czy wy jakoś, czego może się nauczyłyście, co zauważyłyście, obserwując je, realizując ten film? No to jakby chyba od początku z Kachną tak byłyśmy zadziwione, że one są w ogóle takie, tak jakby świadome, to już mówiłam, ale mają jakąś taką siłę w sobie i się nie boją mówić swojego zdania, jak rozmawiają z rodzicami. No jakieś takie są bardzo, więc jakby tego trochę chyba im tak w taki dobry sposób zazdrościłam i też kibicowałam, że fajnie, jeżeli dziewczyny teraz takie są. No tak, Kacha, a ty? Myślę, że też to, że one są bardzo mądre, to też w ogóle było fajnie obserwować i że dzieci ogólnie rzecz biorąc są mądre i należy rozmawiać z nimi też właśnie szanując ich intelekt i też zmysł obserwacji i nie zapominać o tym i że mają swoje zdanie i trzeba tego słuchać. A czego się, jakie było pytanie? O czegoś nauczyliśmy? Tak, co zaobserwowałyście u siebie realizując ten film? Myślę, że ta różnica właśnie poruszania pewnych tematów w mojej młodości, a w tym pokoleniu, to jest gigantyczna, to na pewno. Relacja też w szkole. Chociaż tutaj akurat mamy dwa przykłady szkoły, więc tu myślę, że to akurat pokazuje to, że system może się zmienić albo niekoniecznie, ale też rozmowy z rodzicami, właśnie z dorosłymi, że one też już troszeczkę inaczej wyglądają. I to, że to pokolenie mimo jakby wszystkich tutaj złowrogich rzeczy, które gdzieś wiszą nad światem, to myślę, że ma dużo do zaoferowania i warto się mu przyglądać i dać mu szansę. Powoli będziemy zmierzali do końca spotkania, więc chciałem was zapytać, czy macie plany, żeby pokazywać ten film właśnie młodym ludziom? Nie wiem, może w szkołach, jakichś takich miejscach, bo wydaje mi się, że warto tam dotrzeć do nich. Tak. Jest, bo tak, będzie na festiwalu Młode Horyzonty. I będzie też właśnie pokazywany, chyba w ogóle Horyzonty wprowadzą to właśnie do szkół. Ja dokładnie nie wiem jak, ale będzie w całej Polsce pokazywany. Także super się cieszymy, bo to też jakby no, tak miało być, więc ten film miał coś nieść i służyć, także super. Super, my też cieszymy się bardzo, że przyjechałyście na BNP Paribas Dwa Brzegi i że pokazałyście film naszej publiczności. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wam bardzo za udział w spotkaniu i dziękuję państwu. Duże brawa myślę dla Aga Bożym i Kachna Baraniewicz. A ja zapraszam państwa na konferencję otwarcia 17 BNP Paribas Dwa Brzegi już za chwilę o godzinie 14:30.